Po pierwsze, stop drenowaniu naszych kieszeni. Drakońska podwyżka za odpady, nawet powyżej 100% w sektorze numer 6, a w zamian za to śmieci zalegające w naszych altanach. Drożejące woda i ścieki, i to o ponad 36%. Coraz bardziej drogie ciepło. To decyzje obecnej władzy i ich namiestników. Za tymi podwyżkami kryją się takie nazwiska jak Bodziacki, Szumiec, Marzenda i Gardasz. Należy to zmienić. Czas na porządki w Lubartowie. Po drugie, stop zadłużaniu miasta i trwonieniu pieniędzy. Takiego długu, jak planuje obecna władza, Lubartów jeszcze nie widział. Według prognozy finansowej może wzrosnąć on do astronomicznej kwoty 33 milionów złotych. Realizacja inwestycji za wszelką cenę. Dla przykładu, stadion miał kosztować 3 miliony 600, a będzie kosztował prawie 5 milionów złotych. Miały być tanie śmieci, a jest bałagan. Kilkadziesiąt nowych etatów, ujemny wynik, a śmieci wciąż drogie. Drogo, drożej, a władza uważa, że nic się nie stało. Albo dług, choć dużo wyższy, to może być jeszcze większy. Albo stadion, choć przepłacony, to jakoś tak wyszło. Wszak w finale to i tak my, podatnicy, a nie ten, co decyduje, zapłacimy za wszystko. Ale tak nie musi być. Wystarczy, że 21 października powiemy dość. Po trzecie, stop dla budżetu antyobywatelskiego. Bezpieczne przejścia dla pieszych i mimo, że mieszkańcy wybrali, to władza i tak wie lepiej. Oby tylko nikt tego oczekiwania nie przepłacił życiem. Ekostadion wygrał i co z tego? Obecna władza uznała, że nie da się go wybudować. Parking do popiełuszki to największa, moim zdaniem sprzeczna z prawem miejscowym, ingerencja burmistrza w decyzje mieszkańców. Mieszkańcy nie mogą być zakładnikiem jednej osoby. Skoro daje się decyzję wyborcom, to należy je potem szanować. Po czwarte, czas posprzątać bałagan. Nie może być tak, że Lubartów w zimie przypomina Ukrainę lodu. Nie może być tak, że jeżdżąc po lubartowskich ulicach, ogarnia nas strach, że za chwilę możemy oberwać zawieszenie. Nie może być tak, by chodników nie było, a te co są, stanowiły zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. W naszym mieście ktoś zapomniał o tym, co jest naprawdę ważne. Zdrowie i bezpieczeństwo. Jeżeli władza o tym zapomina, to należy zmienić taką władzę. Po piąte, ktoś musi nad tym zapanować. Jeszcze nowsza fontanna od tych, która została niedawno wybudowana. I to za prawie 500 000 złotych. Nowe krzaczki w parku. Sąd w szkole podstawowej. Nasz samorząd przypomina poletko doświadczalne, gdzie decyzje zapadają z dnia na dzień, gdzie mieszkańcy stawiani są przed faktem dokonanym. Czas uporządkować ten chaos. Po szóste, wybierzmy dobrego gospodarza. Krzysztof Paśnik to gwarancja spokoju, pojednania i dobrych decyzji dla naszego miasta. Krzysztof Paśnik to także zespół ludzi, którzy tworzą wspólny Lubartów. Krzysztof Paśnik to kompetencja i przewidywalność. Krzysztof Paśnik to ład, porządek i bezpieczeństwo. 21 października czas na zmiany, czas na człowieka, który zmieni Lubartów, czas na Krzysztofa Paśnika.